Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku oczywiście chcę zaprosić wszystkich do udziału w konkursie. Konkurs jest organizowany wspólnie ze sklepem internetowym snumizmatyka.pl. Także zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Nagrody są naprawdę atrakcyjne. Nie będę mówił, jakie są to koszty tych nagród, ale nie są małe. Także zapraszam. Zapraszam także na grupę facebookową, prywatną grupę facebookową. Link do grupy także jest w opisie filmu. Także zapraszam. I oraz dziękuję za subskrypcję. Naprawdę jest mi bardzo miło, że już tak wielu Was pojawiło się na moim kanale. Dzisiaj tematem, moi drodzy, 5 zł, rocznik 35. Z Józefem, z marszałkiem Józefem Piłsudskim. I teraz może dane tej monety. A więc tak, wagowo wygląda to w ten sposób, że moneta ma 11 gram, średnica monety jest to 28 mm średnicy, moneta jest wykonana ze srebra, próby 750, obrzeże ząbkowane, stempel zwykły. Projektantem monety był pan Stanisław Ostrowski. Nakład owej piątki jest to 1 800 000 sztuk. Więc jeśli chodzi o monetę, to by było już na tyle, jeśli chodzi o dane. Z ciekawostek jeszcze przypomnę z poprzedniego filmu, że monety z Józefem Piłsudskim wyparły po prostu produkcję monety z Polonią, zastępowano to monetami z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego. I teraz powiem może, jak to wygląda cenowo. Moi drodzy, jak to wygląda cenowo? Jeśli chodzi o aukcję i kup teraz, no mniej więcej ceny się pokrywają, ale nie do końca. Bo wiadomo, że osoby sprzedające na kup teraz żądają wyższych kwot niż można uzyskać na licytacjach. Więc zaraz to też wyjaśnię, jak już tutaj do cen, które znalazłem. A więc jeśli chodzi o monety w Stanach trzecich, no to mamy tutaj 50 do 99 zł. Jeśli chodzi o Stany drugie, no to mamy tutaj między 300 a 500, nawet 800 zł, a stany pierwsze to takie właśnie od 800 do 1000 zł. Tylko że część jest właśnie, tak jak mówię, licytacjami, część jest na kup teraz. Wiadomo, że na kup teraz jest drożej, więc warto jednak licytować, żeby za monetę nie przepłacać. Jeśli chodzi o najwyższą cenę, jaką ja znalazłem, była to licytacja. Moneta została sprzedana bez gradingu w kwocie 537,57 zł. A jeśli chodzi tutaj o licytację monety w gradingu, to już jest naprawdę spory pieniądz, bo moneta była ogradowana przez firmę PCGS z notą MS66 i moi drodzy, ta moneta została zlicytowana za 3959,99 zł. No, czyli jak już mówiłem, no, do tanich monet nie należą, jeśli są w gradingu. Tanio można wyrwać właśnie w licytacjach.
co ja polecam najbardziej na kup teraz, no niektórzy jednak sprzedający troszeczkę przesadzają, jeśli chodzi o cenę cudawianki, co niektórzy wymyślają, jeśli chodzi o cenę. Z jednym sprzedającym pisałem i pytałem się, dlaczego żąda tak wysokiej kwoty za monetę, która w licytacjach nie przekracza 600-700 zł. No bo i odpowiedź była krótka, bo to on wystawia, a nie ja. No to więc mu podziękowałem, życzyłem mu jak najszybszej sprzedaży tej monety, ale ta moneta będzie raczej bardzo długo wisieć na Allegro. No po prostu jej nie sprzeda. No, przecież ludzie ślepi nie są i widzą, że w licytacjach idzie kupić tę monetę w stanie naprawdę pięknym za dużo mniejsze pieniądze. Powiedzmy tam te 300-400 zł taniej. No, także to by było na tyle. Zapraszam jeszcze raz do konkursu. Wszystkich chętnych. Zapraszam wszystkich na grupę facebookową, jeśli ktoś ma ochotę. Linki są w opisie filmu. Także zapraszam. Oraz dziękuję jeszcze raz za te subskrypcje, komentarze i łapki. I to by było na tyle. Także dziękuję za wizytę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.